Siemano, z tej strony Jasiek i witam was w nowym Zagrajmy Wy na moim kanale. Tak, mówiłem w ostatnim materiale z Modern Warfare 3, że nie wiem, czy będę nagrywał let's play. Jednak postanowiłem, że póki siedzę w domu, póki jestem na zwolnieniu, to będę nagrywał po prostu jak najwięcej, po prostu żeby mieć co wrzucać i może powrócić do takiego systematycznego nagrywania gier. Na pierwszy odstrzał pójdzie gra The Royal Marines Commando. Gra niskobudżetowa, gra ze Stainy City Interactive. Powiem wam szczerze, że zastanawiałem się dosyć długo, żeby nagrywać te gry niskobudżetowe, ponieważ które kiedyś, jakiś czas temu w bezdomce kupiłem sobie snajperskie gry wszechczasów, część pierwszą i drugą. No i tu jest wiele gier, właśnie to akurat ze snajperskiej gry wszechczasów części drugiej. Gra, przez pudełko kosztowało 50 zł. A w sumie kupiłem tylko dlatego, że tu snajper go schowuje, dwójka był na Steamie. No i tu jest właśnie The Royal Marines Commando. Więc wydaje mi się, że to będzie w sumie dobry początek dla mojej ponownej kariery jako let's playera. Tego sobie zagramy nową grę na średnim poziomie trudności. The Germans are working on a new class of U-boat, rumored to have revolutionary capabilities. This new threat would terminate convoy traffic in the Atlantic. Great Britain would have to surrender. It is up to the Royal Marine Commandos to find and destroy the prototype boats before they can be put into production. Your unit will raid the German Kriegsmarine headquarters in Brest in search of documents that may reveal more about this new threat. You will reach the coast of France on board a civilian fishing boat, then make a landing using a pontoon. According to intelligence reports, there is an old bunker below the target building. Infiltrate the bunker and make your way into the villa. After a successful mission, return to the pontoon and then board the awaiting ship. Mission objective, secure the enemy documents. Secure the enemy documents. No, w sumie fabuła jakoś tam się prezentuje, nie jest jakaś tam bzdurna, jak w wielu grach tego typu. Mamy proste zadanie, zdobyć dokumenty wroga. Jasiek, kurde, zacznij normalnie mówić. Proszę cię, zacznij normalnie mówić. Tak, wiem, rozumiem, że jest wczesna pora, wiem, ale ogarnij swój język, do jasnej cholery. Dobra, zaczynamy. Quick, into the tunnel. Go. I'm on it, sir. Ja pierdziele. Mamy Thompsona. Mamy Lee Enfielda. Mamy Weebleya. No dobra, no jak trzeba, to trzeba, no. W sumie nawet nie wiem, z którego roku jest ta gra. Jeszcze mam w ogóle na pudełku napisane. Sniper Ghost Warrior Tico. Dobra, chuj, wyjebane. Na razie nie będę patrzył. No, graficznie, no to nie jest to gra wysokich lotów, tak. Widywałem lepiej zrobione gry. Od razu mówię, to jest moje przejście na ślepo, znaczy na ślepo. No w sumie przyszedłem kawałek pierwszej. Dwóch naraz, pięknie. Kawałek pierwszej misji, właśnie tej, co teraz jest. Tak po prostu, żeby się zaznajomić z mechaniką gry. Gdzie tu jest MP40? Tu jest MP40, bierzemy MP40. Bo ty gość tak na mnie patrzysz. No. Czuć niski budżet. Czuć niski budżet, no, miejmy nadzieję, że jakoś normalnie będzie mi się chciało w to grać. Oj, moment. Słuchawki mi się odczepiły, ale dobra, już jest okej. Okay. Jawohl! Ja pierdzielę, ten odrzut mnie niszczy normalnie. Ło, te wybuchy. Na jakim jestem ty jeszcze gościu, żeś to przeżył? Powie mi to ktoś. No leżeć psie w końcu. Faszystowska świnie. No to chyba był ten z tego. Ten drugi co tu stał. Achtung! Achtung! No. Pamiętam, właśnie grałem na początku, to mnie tak rozpierdalał ten odrzut w tej grze. Nie no, zobaczymy jak dalej będzie. No można rozwalać niby te kurde tutaj te elementy. Mi się wydaje, że to chyba jest na silniku Havoka.
Co to ktoś tak czuje, że to jest chyba Havok? No to coś tak mi się wydaje, bo tak jakoś... Tak to wygląda. No ten dostał headshota i żyje, tamten musiał dostać pół magazynu na ryjś. Nie wiem, kurde. Granat? I tam granatę zaraz, polski śmieciu. Polski śmieciu, niemiecki śmieciu. Bad. Coś ty powiedział? Do mnie powiedziałeś, Niemczule? Niemcze do mnie powiedziałeś? Fajne jest to, że tu można się właśnie z tego za... Kurwa gościu, no chciałem pokazać widzom, jak to wygląda za ściany, jak to szczelo. Aby wejść sprint na dziwniejszy no. Campbell, naprzód! A dobra, co mam tam granata łap. Jeep! To tyle? Ktoś jeszcze tu jest? Wszyscy? Nawet ładnie ich załatwiłem, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. To jest jakiś warsztat. Czy... Powiem wam tak, no na pewno na tą grę będę patrzył z przymrużeniem oka. No nie będę na to patrzył jak na... grę... wysoko budżetowo, no bo czuć ten... ten niski budżet, tak? No dobrze, no jest mój, no. Skan jak w CS-ie. O, tu jest długości. Kurwa, jak bym rzucił granat. Zajebiście, Jasiek, zajebiście, kurwa. Kurwa, kolejny. Jebać to. O, w końcu wziąłem. Tak powinno być. To mnie zaraz rozpieprzy. Patrzcie normalnie jaka technologia. Bierzemy Lee Enfielda. Wciskamy M. I mamy co? Granatnik. Ja pierdzielę, masakra. Lee Enfield z granatnikiem. Dobra, bierzemy tutaj te granaty. W sumie kilka by nam się przydało. Kurwa, głupi śmietnik. No i w sumie nawet nie wiem ile ta seria będzie trwać i chyba będę jako jedyny Polak, który w ogóle zrobi tą grę, więc miejmy nadzieję, że uda mi się skończyć. W sumie mam właśnie w planach zrobić takie City Interactive, bo trochę ich jednak mam. Kilka się znalazło. Find the power switch. Ale znalazłem Niemca. Gdzie ten power switch był? Ten power switch był tutaj chyba. No. Tego właśnie w sumie kilka ich mam, bo kiedyś miałem ogólnie taką... taki okres, że kupowałem wszelkiego rodzaju gry, które były tańsze niż 20 zł. No i wyszło tak, że... trochę mi się nazbierało. A niektóre z nich naprawdę były w porządku. Bodajże chyba Code of Honor nawet był. No chyba Code of Honor trójka była nawet w miarę okej. Okay. Wiadomo, że tam raczej nie nagram gry pokroju Wilczy Szczaniec. O, tu miałem fajnego buga. Nie dałem dojść tym gościom z mojej drużyny do rogów drzwi. No i była taka sytuacja, że się te drzwi niby miały otworzyć, ale się zamknęły. I oni się tak perfidnie przetransportowali przez te drzwi, nie? To tak śmiesznie wyglądało, kurwa. Żałuję, że tego nie nagrałem, nie? Bo miałbym już... bo miałbym z czego cisnąć bekę. No i co mi, kurde, rzucasz śmieciu te Steel Handle granatę, co? Dobra, znajdź dokumenty. Klik z Marine. Kolejny punkt kontrolny. Łoty! Łap! Łap cię, kurde! Ci dam barykadę, zaraz już tej barykady nie ma. Dziękuję. GG, WP. O kurde, no.
Hans! Nie chowaj się. Lusto! Od popem! Ja pierdzielę, wy mi to widzicie. Dobra, jest. Gdzie te papieżyska były? Papieżyska chyba były. Były. No, skakuj. Move, Campbell! We have no time! Find the rest of the document! We have no time! Clear, Captain. Dobra. There's the safe. Rig the explosives. Brace yourself! Yeah, te efekty. Mi się wydaje, że chyba bardziej granat wybuchł. Captain Fraser, I believe these are what we're looking for. Good work. Let's go. Good work, let's go. Zadanie wykonane. Co mamy teraz wykonać? Właśnie tutaj w tym momencie już nie grałem. Znajdź drogę wyjścia z posiadłości. No, ciekaw jestem, gdzie będzie ta droga. Czemu tu stoicie? Powie mi to ktoś. Tutaj coś jest, cokolwiek, kogo mogę zabić, zaszczelić. Wyjebać w dupę, nie wiem. Nie, nie chciałbym. No dobra, no poczekaj. O, coś znalazłem. W sumie przez spadek. Jak spieprzają? We are stuck, yes sir. They're searching the beach. Get to the pontoon and eliminate every Jerry standing in your way. One second in the lights and you're cold and dead. Move! Na sprawę, będziemy musieli uważać na światło. Znowu punkt kontrolny. Normalnie taka misja skrankowa. Dobra. Pierdolamy! Na pewno was nie było słychać. No rusz! No kurde! O panie! Nie ma lekko. Kto tam strzela? A wy! Skąd kurde? Łapcie granaty. No kurwa! Ty jebany debilu! Ty kurwa kutasie jebany! Po chuj mi się kurwa ustawiałeś kutasie jebany kurwa na... Kurwa na linii strzału, ty szmato zajebana. Głupi kutas kurwa, zastrzelę cię zaraz. Spierdalamy. Go, go, go! Smoke grenade! Smoke! A to nie wiem, co tak ręką robi. Nie wiem, czemu w ogóle pokazałem do monitora. Ręką, skoro ja nawet nie nagrywam kamerki. Bo nie mam kamerki, kurwa. Dobra. Raz. O! No kurwa, skąd on? Łap. O kurwa. O kurwa. No ja bym chciał już do pontonu, nie? Kurwa. Odpocznij. He. Dobrze czy to. Nie, tu Lienfield się przyda. Nie Thompson. Nie to. Tylko to. Użyjemy granatnika. Nie! Kurwa nie! Nie wierzę w to! Nie! Kurwa! Znowu mi się kutas kurwa wjebał pod celownik! Ty kutasie jebany! Nie wierzę w to kurwa! Dobra, ściągam ten jebany. Kurwa cię zastrzelę! Już mnie ta gra zaczęła denerwować! Nie. Ja pierdzielę no! Po chuj mi ten oddział tutaj! Tak mi tylko kurwa przeszkadza.
Open fire! Dobra, open fire to open fire. Raz. Dwa. Trzy. No, trafił. W ogóle te granaty też zajebiście lecą. Dobra, dość. Ściągaj ten granatnik. Leżeć. To jeszcze. Ten się w ogóle tam nie zblokował. Was ist das? Das ist bomba. Wow. O kurwa, no nie mogę go się trafić. Dobra, padł w końcu. Kolejny. Leży. Dobra. W końcu. Ja pierdzielę. Herr Admiral, ich... Walter, wann bekomme ich meine Boote? Herr Admiral, die letzten entscheidenden Tests sind bald abgeschlossen. Alles läuft perfekt nach Plan. Sehen Sie her, Professor. Sie haben die Dokumente. Und Kapitän Schulz haben Sie auch gefangen genommen. Wie schrecklich. Ganz genau. Es gibt vieles, das Sie aus ihm herauspressen können. Wir haben keine Zeit. Wir müssen den Plan ändern und das Projekt beschleunigen. Wir arbeiten schon so schnell wir können, Herr Admiral. Wir brauchen noch etwa 2 oder 3 Monate. Beeilen Sie sich und erhöhen Sie die Sicherheit. Wir müssen alle Spione fangen, die sich dem Testgelände nähern. Ich kümmere mich um die Schulz-Angelegenheit. We are still analyzing the documents, Prime Minister. It is a lot of data and we must be patient. Besides, there was some French port mentioned. Saint-Nazaire, I believe. Are you checking it? Yes, sir. We were trying to contact our spies from the French resistance in Saint-Nazaire. They seem to have learned something important, but... But what? After our last action, the Germans turned the city upside down and caught our contacts before they managed to report what they know. Bloody hell! Yes, jak ten Churchill wygląda. That's the right place to dig, Prime Minister. Also, we have information on where the Germans took our agents. We must rescue them at all costs. Yes, sir. Two members of the French resistance were detected and imprisoned by the Germans before they could report what they knew about the secret tests taking place in Saint-Nazaire. They were taken to the old castle in northern France, now adapted for the Gestapo headquarters. The Royal Marines must silently penetrate the castle and get the prisoners out. Proceed with great caution. The Germans should not be aware of your presence for as long as is possible for the sake of the prisoners' safety. According to the castle's plans, there are some caves near the cellars. After freeing the agents, you will set the charges and blow up the cave passage behind you. The rest of your unit, as well as the guide for the French resistance, will wait on the other side of the cave system to help throw the pursuers off the scent. Mission objective: free the imprisoned French resistance agents. No i dobra, w sumie w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami w tym miejscu żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam też do komentowania, oceniania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam was na oficjalną grupę Steam, Stulej Team. Link będzie w opisie. Na razie i cześć.